Środa, 17 września, przed nami główne wydanie informacji. Grzegorz Żądło, witam i zapraszam. Koniec głośnego procesu w sprawie tragedii, do której ponad 2 lata temu doszło na ulicy Mickiewicza w Katowicach. Kierowca PKM Katowice przejechał wtedy 19-letnią kobietę. Zginęła na miejscu. Sąd nie miał wątpliwości, że oskarżony jest winny. Jeśli wyrok się uprawomocni, Łukasz T. spędzi w więzieniu 16 lat. Łukasz Kądziołka. To był jeden z najgłośniejszych procesów ostatnich lat. Dzisiaj, po prawie roku, dobiegł końca. W sprawie Łukasza to prosimy najpierw strony, czyli obrońców, oskarżycieli, posiłkowych, pełnomocników. 31 lipca 2021 roku przed godziną 6 rano na ulicy Mickiewicza w Katowicach kierowca autobusu linii numer 910 dojechał do grupy ludzi, którzy szarpali się na ulicy. Nagle ruszył. Najpierw potrącił jedną osobę, a następnie wjechał w kolejne. Cała sytuacja skończyła się tragicznie. Działając z zamiarem bezpośrednim, chcąc pozbawić życia więcej niż jedną osobę, a to znajdujących się na jezdni przed stojącym autobusem Barbarę Szafraniec, Łukasza Machonia i Artura Z. gwałtownie ruszył w ich kierunku. Najechał na stojącą na jezdni zwróconą tyłem do czoła autobusu Barbarę Szafraniec, powodując jej upadek. Pod kołami znalazła się 19-letnia Barbara Esz. Kierowca ciągnął ją po ziemi przez kilkadziesiąt metrów. Sędzia długo wyliczała obrażenia, które doprowadziły do jej śmierci. Skalpowanie głowy z wieloodłamowymi złamaniami czaszki, zarówno w obrębie pokrywy, jak i podstawy. Sąd przychylił się do zarzutów postawionych przez prokuraturę i uznał, że oskarżony jest winny wszystkich czynów, w tym tego najpoważniejszego, czyli zabójstwa 19-letniej Barbary ze Świętochłowic. Wobec oskarżonego karę łączną 16 lat pozbawienia wolności. Śledztwo wykazało, że kierowca prowadził pod wpływem środków psychoaktywnych. W próbce jego krwi wykryto obecność tramadolu. Jak stwierdziła sędzia, Łukasz T. zachował się w sposób, którego nie da się wytłumaczyć. Prokuratura chciała dla niego 25 lat pozbawienia wolności. Kwestia kary jest oczywiście tą kwestią, która najbardziej będzie prokuraturę tutaj interesować. Dokładnie zapoznamy się z treścią pisemnego wyroku, a następnie uzasadnienia i będziemy podejmować decyzje odnośnie ewentualnych środków odwoławczych. Odwołanie na pewno złoży obrona, która chciała uniewinnienia Łukasza T. My dalej uważamy, że to jest wypadek. To tylko na ten moment, nie mam więcej danych. Uzasadnienie było krótkie. O tym, że kierowca zabił celowo, przekonany jest ojciec Barbary Esz. Jeszcze wczoraj Łukasz T. go przepraszał, ale on nigdy tych przeprosin nie przyjmie i uważa, że oskarżony powinien zostać skazany na co najmniej 25 lat więzienia. Bo zwykłe zabójstwo, bo mógł zatrzymać sam autobus. Mógł wezwać policję, nie musiał jechać. Zdaniem drugiej strony Łukasz T. poniesie odpowiedzialność również za tych, którzy przyczynili się do tego, co wydarzyło się ponad 2 lata temu na ulicy Mickiewicza. Co oni robili na tej drodze? No to znaczy się, oni mogą być na ulicy, robić co chcą. Zgodnie z wyrokiem jego syn musi wypłacić nawiązki w wysokości 220 tysięcy złotych na rzecz partnera i dzieci Barbary Esz. Wyrok nie jest prawomocny, strony mogą się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Wraca sprawa finansowania komunikacji publicznej w metropolii. Przypomnijmy, w czerwcu prezydenci, burmistrzowie i wójtowie nie zdecydowali o podziale pomiędzy swoje gminy kosztów finansowania tramwajów, autobusów i trolejbusów. Podczas dzisiejszej sesji zgromadzenia GZM uchwała o wysokości tzw. składki zmiennej przeszła, ale gminy nie są zadowolone z tego, że muszą coraz więcej płacić na transport publiczny. Łukasz Kądziołka. Ostatnio się nie udało, ale tym razem przegłosowano uchwałę dotyczącą podziału pomiędzy gminy kosztów utrzymania komunikacji miejskiej. Stwierdzam, że zgromadzenie GZN przyjął podwójną większością głosów. Już w czerwcu były wątpliwości, że nie uda się dojść do porozumienia, ponieważ nie wszystkim gminom spodobały się wyliczenia metropolii. Z roku na rok koszty utrzymania transportu publicznego w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii rosną. W 2021 roku było to ponad 500 milionów złotych, w 2022 ponad 700 milionów złotych. W przyszłym roku ma być to już ponad 1 miliard złotych. Podnosząc składkę na transport metropolitalny, upieramy się i mówimy o tym, że chcemy zachować dotychczasowy poziom świadczonych usług,
ale z drugiej strony musimy się zastanowić, skąd my weźmiemy na to pieniądze. No bo skąd ja mam wziąć pieniądze w Siemianowicach Śląskich? Czy ja mam podnieść opłaty dla mieszkańców? Siemianowice mają zapłacić 4 miliony złotych więcej w porównaniu do bieżącego roku, ale są gminy, których wydatki na transport dużo bardziej wpływają na budżet. Katowice zapłacą w przyszłym roku aż 232 miliony złotych. Miasto uważa, że wyliczanie stawki na podstawie przejechanych kilometrów na terenie danej gminy jest niekorzystne i chce, żeby dane były bardziej szczegółowe. Którzy mieszkańcy jeżdżą na których trasach i przez które miasta, odpowiadałby na wszystkie pytania. Taki system dałby nam przede wszystkim jasny i czytelny sygnał o tym, ilu naszych mieszkańców, w naszym przypadku mieszkańców miasta Katowice, podróżuje poszczególnymi liniami, czy to autobusowymi, czy tramwajowymi na terenie całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i za to powinniśmy jednoznacznie zapłacić. Wszystko drożeje, więc komunikacja miejska też. Powodów jest kilka. Zmian na cen energii elektrycznej i paliwa, jak również wzrost minimalnego wynagrodzenia, inflacja, bo to są główne czynniki, które wpływają na koszt transportu publicznego. I w zeszłym roku w zasadzie musieliśmy w ciągu roku dołożyć kilkadziesiąt milionów, żeby zapewnić finansowanie w PKM-ach, ponieważ stały przed obliczem niewypłacalności. Sosnowiec ostatnio się wstrzymał od głosu, a dzisiaj był za, ponieważ po negocjacjach koszty miasta ograniczono o kilka milionów złotych. Wyborcze ceny paliw, które spadły, no też będą powodowały, że zapewne ten transport troszkę stanieje. Ceny energii elektrycznej, które wierzymy, że jednak będą się stabilizowały. Także ta składka jest troszeczkę niższa niż parę miesięcy temu i też rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, że ona oczywiście na bieżąco będzie korygowana. Pytanie tylko, czy będzie korygować na korzyść, czy niekorzyść gmin, bo tendencja jest rosnąca. Na drodze DK94 w Sosnowcu powstało zapadlisko. Wszystko z powodu pracy związanych z modernizacją sieci gazowej. Jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej na odcinku ponad 150 metrów został zamknięty, co powoduje utrudnienia w ruchu. Fatima Orlińska. Wykonawca, który na zlecenie Polskiej Spółki Gazownictwa wykonuje modernizację sieci, miał przekopać się pod drogą krajową 94. Wtedy jednak pojawił się problem. Jezdnia się zapadła. To na pewno utrudnienie dla kierowców. Jest to utrudnienie, za które miasto nie odpowiada, bo to nie jest nasza inwestycja. Tutaj chodzi o budowę gazociągu. No i wykonawca miał taki etap, że musiał z tym gazociągiem przejść pod jezdnią i w czasie tych prac właśnie stwierdzono tą usterkę, tą awarię. Jeden pas w kierunku Dąbrowy Górniczej został zamknięty na odcinku około 150 metrów. Jak przekazał inwestor, udało się już znaleźć wykonawcę, który możliwe, że jeszcze w tym tygodniu podejmie się prac naprawczych uszkodzonego pasa jezdni. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, utrudnienia w ruchu potrwają około jeszcze 3 tygodni. Przewier został wykonany około 3 tygodni temu. Nic się nie działo, bo obserwowaliśmy tą drogę. W międzyczasie nastąpiły dość duże opady. I teraz identyfikujemy, czy przypadkiem opady nie zmigrowały do ziemi i nie spowodowały rozpukania tego gruntu pod drogą. Asfalt opadł około 2-3 cm, więc albo podejrzewamy, że to czynnik naturalny, bo niedaleko jest tam przepust i mogła ta woda gruntowa gdzieś tam przeniknąć i no po prostu wypłukać to. Możliwe jest też, że zawinił wykonawca prac. Teraz teren monitorowany jest za pomocą monitoringu geodezyjnego. Chodzi o obserwację drogi po drugiej stronie i ocenę, czy tam też może wystąpić podobna awaria. Na razie nic na to nie wskazuje. Tychy będą miały swój odcinek Welostrady. Co prawda realna data jej powstania to rok 2026, jednak już dziś wiadomo, że inwestycje sfinansuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Tyska autostrada rowerowa ma być jednym z najdłuższych odcinków łączących miasta metropolii, bo ma liczyć 14 km. Jej trasa ma przebiegać terenami leśnymi, począwszy od węzła przy DK86 na granicy z Katowicami. Fatima Orlińska. W Tychach jest już ponad 60 km dróg rowerowych, a kolejne są w budowie. Na Welostradę czekają zwłaszcza ci, którzy na rowerze próbują jeździć do Katowic. Do Tychów na rowerze się dostać, bo jeździłem na Katowice bardzo często. Jest ciężko się dostać, ale taka autostrada byłaby odpieniem. Dla mnie dobra. Tego czasu do czasu tam jeżdżę, nie? I po tych lasach to dość ciężko się jeździ po tych szutrowych drogach. Trzeba jechać na Podlesie i asfaltem. Do Kostuchnej na przykład i tam na Ochojec. Pierwszym krokiem do powstania Welostrady będzie powstanie jej koncepcji, która będzie podstawą do przygotowania przetargu na projekt.
Koncepcja musi zakładać m.in. przebudowę obiektów inżynierskich. Budowę ma sfinansować metropolia, która dorzuci też ponad 40 tysięcy złotych do powstania koncepcji. Chodzi o częściowe wykorzystanie dawnej linii kolejowej, która przebiegała wzdłuż trasy numer 86 pomiędzy Giszowcem a Tyskim Czułowem. My mamy już zapowiedziane kilkadziesiąt milionów złotych z Unii Europejskiej, dokładnie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na kilka z odcinków Velostrad i ta Velostrada się świetnie wpisuje w te fundusze. Chodzi o to, że jest to odcinek łatwy do realizacji pod kątem własności. Nie występują też kolizje z drogami poprzecznymi. Odcinek rowerowej autostrady ma mieć 14 km i będzie jednym z najdłuższych z tych planowanych w metropolii. Trasa łącząca tutaj Tychy z Katowicami będzie rozpoczynała się na Giszowcu, gdzieś tutaj w rejonie wyjazdu na Tychy. I mamy o tyle dobrą tą koncepcję, że ona pobiegnie wzdłuż ulicy DK86 przez Murcki. Ma prowadzić przez las, przecinając nieczynną linię kolejową. Kolizyjnie przez tutaj ulicę Bojarzyńskiego, dość ruchliwa w kierunku Kostuchny i wyskoczymy w tym momencie od Giszowca na Czułów, gdzie włączy się Velostrada w sieć miejskich tutaj już dróg rowerowych miasta Tychy. No i tym sposobem mieszkańcy będą mogli szybko, nie jakby kluczując po lesie, przeskoczyć wzdłuż głównej drogi DK86 z Tychów do Katowic i odwrotnie. Biorąc pod uwagę średnią prędkość poruszania się rowerzysty i ukształtowanie terenu z Tychów do Katowic, pokonanie trasy Velostrady powinno zająć około godziny. Bardziej zaawansowanym może zająć to o połowę krócej. Trasa przez Murcki powinna usprawnić podróżowanie również rowerzystom jadącym w kierunku Sosnowca czy Mysłowic. Szacuje się, że całość będzie kosztować blisko 30 milionów złotych. W chorzowskim zoo urodziły się dwa pingwiny Humboldta. Na razie nie wiadomo jeszcze, jakiej są płci, bo w zoo czekają na wyniki testów genetycznych. To kolejny pingwini przychówek w tym miejscu, po tym jak dwa lata temu na świat przyszedł Koko. Karolina Komada. Kolonia pingwinów Humboldta w chorzowskim zoo powiększyła się o dwóch nowych członków. Pisklaki wykluły się na początku sierpnia i jak na razie ich codzienność to jedzenie i zabawa w pomieszczeniu gospodarczym. One wykluły się w sposób naturalny. Oboje rodziców wysiadywali jajka w gnieździe na wybiegu. Dopiero później, jak już podrosły i zaczęły być bardziej takie, można powiedzieć, mobilne, zaczęły wychodzić już z tego gniazda, wtedy zabraliśmy je na zaplecze gospodarcze, żeby uniknąć tego, żeby nam nie wpadły do basenu, ponieważ mogłyby się utopić. Wszystko dlatego, że jeszcze przez około miesiąc będą mieć pióra puchowe, które mogą nasiąknąć wodą. Ich rodzicami są pingwiny Peta i Miso, którzy od 2020 roku zamieszkują śląskie zoo. Zaraz po wykluciu nowi rodzice pomagali potomstwu z podstawowymi czynnościami. Były karmione przez rodziców w postaci nadtrawionego pokarmu, czyli najpierw trzeba było pokarmić rodziców i one nadtrawiony pokarm zwracają i w ten sposób karmią małe pisklaki. Ale w tym momencie już przyjmują całe ryby, bez problemu połykają, nie jest to dla nich żaden problem teraz. Ciepła aura sprawia, że zwierzęta dłużej pozostają na wybiegach, a dzięki nadchodzącym wydarzeniom w zoo odwiedzający będą mieli okazję zobaczyć nowe pisklaki, które już wkrótce dołączą do pozostałej czternastki. Nasze zoo obchodzić będzie swoje 65. urodziny. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do odwiedzenia ogrodu, zobaczenia między innymi wystawy archiwalnych fotografii, które znalazły się w różnych częściach ogrodu, w miejscach, gdzie zostały wykonane. Więc możemy sobie porównać, jak w okresie tych 65 lat ogród zmienił się. Odwiedzający będą mogli zwiedzić nowy pawilon lasu deszczowego, którego otwarcie będzie w nadchodzącym tygodniu. To wszystko w środę. Miłego wieczoru i pamiętajcie Państwo o nas jutro o stałych porach. Do zobaczenia.